Witajcie kochani! Dzisiaj temat, który na pewno niejednego zainteresuje, a mianowicie pieniądze. Porozmawiamy sobie o tym, jak zaoszczędzić dużo pieniędzy na emigracji, a przynajmniej podzielę się z wami takimi radami, które ja sam osobiście wykorzystywałem po to, żeby zaoszczędzić w Anglii na emigracji jak najwięcej pieniążków. No i od razu przejdziemy sobie do punktu numer jeden, bez którego każdy następny punkt tak w zasadzie nie ma większego sensu, a jest nim to, że musicie być po prostu oszczędni. Bez tego tak naprawdę nic nie wskuracie, bo jeżeli będziecie szastać kasą na prawo i lewo, no to takich pieniędzy nigdy nie oszczędzicie. Przykładowo czasami trzeba sobie, nie wiem, podoba wam się jakiś rower, nazbierajcie sobie na niego powoli, a nie od razu pójdziecie, wydacie na to 500 funtów, zaraz pójdziecie kupicie aparat za 100 i tak dalej, i tak dalej. No niestety, jeżeli nie będziecie oszczędni, no to zwyczajnie nie oszczędzicie szybko pieniędzy. Coś tam zawsze można oszczędzić, ale jeżeli chcecie to zrobić szybko i w miarę jakieś pokaźne kwoty, no to oszczędnym po prostu trzeba być i jest to warunek konieczny moim zdaniem. Ja z natury jestem oszczędny, zawsze byłem tak uczony, że nie wiadomo jak mało nawet żebyś zarabiał, to z każdej wypłaty da się coś oszczędzić. Czy to będzie nawet 10 zł, czy 100, czy nie wiem, czy 50, to zawsze starajcie się oszczędzać nawet jakąś małą, niewielką kwotę. Bo jak to mówiono w tej pamiętnej reklamie, grosz do grosza i będzie kokosza. Coś w tym jest, słuchajcie. I to taki moim zdaniem jest najważniejszy punkt. Ja z natury jestem oszczędny, także nie miałem z tym jakiegoś większego problemu. Punkt numer dwa. Szukajcie taniego mieszkania albo postarajcie się wynająć mieszkanie z kimś. Na przykład jeżeli jesteście parą, to z jakąś inną parą, jeżeli jeszcze nie macie dzieci. To też jest dobra opcja. Ja wynajmowałem mieszkanie sam, był to flat. Wynajmowałem go przez zdecydowaną większość czasu, kiedy tutaj jestem. Kosztowało mnie to 425 funtów miesięcznie i to było naprawdę tanie, jeżeli chodzi o tutaj Telford i okolice. Ale słuchajcie, nie była to też żadna jakaś zagrzybiała nora, bo na taką bym się na pewno nie zdecydował. Cena w stosunku do jakości była naprawdę okej, bo nie chodzi o to, żeby wynająć jak najtaniej i mieszkać razem z przyjacielem grzybem na ścianie, tylko o to, żeby wynająć tanio, ale żeby te warunki były też w miarę godne. Wiadomo, że im drożej, tym warunki będą lepsze. W zdecydowanej większości przypadków tak jest. No ale coś za coś. Mieszkanie to naprawdę jest duży procent wydatków naszych miesięcznych, więc jeżeli tutaj ograniczycie swoją kwotę, którą wydajecie, no to już będzie naprawdę duży sukces i dzięki temu więcej zaoszczędzicie. Tak jak na początku mówiłem, możecie też wynająć mieszkanie z kimś. Wtedy te koszty rozbijacie sobie już na dwie rodziny i znam dużo osób, którzy tak właśnie robią i są zadowoleni. Oczywiście najlepiej, jeżeli byście się znali i w miarę dogadywali, no bo jak nie będziecie się dogadywać, no to wiadomo jak to się może skończyć. Ewentualną opcją jest zawsze wynajęcie pokoju, jeżeli wam to nie przeszkadza. To już jest zdecydowanie wtedy najtańsza opcja. No ale też nie każdy chce wynająć pokój. Ja na przykład wolałem wynająć
mieszkanie, bo tak naprawdę znalazłem takie mieszkanie, że cena za ten pokój byłaby stosunkowo niewiele mniejsza. Więc wynajęcie nieruchomości, mieszkania, gdzie będziecie mieszkali, to też na pewno da Wam spore pole manewru do oszczędzania kasy. Punkt numer 3. Ustalcie sobie jakąś żelazną kwotę, którą będziecie oszczędzać w danym okresie. Czy to będzie tydzień, miesiąc czy rok. Na przykład nie wiem, że rocznie będziecie oszczędzali, dajmy na to tak przykładowo, nie wiem, 15 tysięcy funtów, 10 tysięcy funtów, albo miesięcznie 200 funtów, 500 funtów, 1000, w zależności oczywiście od Waszych możliwości. To też jest naprawdę ważny punkt, żeby oszczędzać regularnie. Ja zdecydowałem się, ustaliłem sobie kwotę taką roczną, że na przykład będę rocznie oszczędzał tyle i tyle, i tego się trzymałem. Przez te wszystkie lata te założenia po prostu spełniłem. I dzięki temu udało mi się w miarę szybko oszczędzić na mój wymarzony dom. Punkt numer 4. Zawsze starajcie się szukać lepiej płatnej pracy. Niby to jest oczywiste, ale niektórzy, nie wiem, są zaleniwi, nie chce im się, albo zwyczajnie boją się zmieniać pracę. A słuchajcie, tutaj w Anglii pracy jest dużo, spektrum możliwości jest naprawdę duże i nie bójcie się szukać, znaleźć sobie lepiej płatną pracę. Nie bójcie się zostawiać tej, co macie na daną chwilę. I nie bójcie się też zmieniać miejsca zamieszkania, jeżeli gdzie indziej znajdziecie lepiej płatną pracę. Nawet jeżeli to będzie tylko, nie wiem, 20-30 pensów więcej na godzinę, ale to już jest więcej do Waszego budżetu i więcej możecie dzięki temu zaoszczędzić. Już nie mówiąc, jak na przykład ktoś zarabia minimalną krajową, a znajdzie gdzieś sobie pracę o funta wyższą, no to to jest naprawdę spora różnica, słuchajcie. I dzięki temu naprawdę możecie zaoszczędzić dużo więcej pieniędzy. Tym bardziej, że tak jak mówię, tutaj w Anglii naprawdę ofert pracy jest tyle, że zawsze możecie sobie znaleźć coś lepszego. Punkt numer 5. Zakup samochodu. Kupcie sobie tani samochód, a przede wszystkim tani w utrzymaniu, bo według różnych rankingów Anglia jest jednym z najdroższych, albo nawet najdroższym krajem, jeżeli chodzi o utrzymanie samochodu. O ile kupno samego samochodu to nie jest jakiś duży wydatek i po miesiącu pracy możecie kupić sobie spokojnie auto, to już jego utrzymanie kosztuje dosyć sporo. Dlatego ja, mając BMW serii 3, sprzedałem je, zrobiłem to zdecydowanie za późno i kupiłem sobie tą oto tutaj Toyotę Aygo. Słuchajcie, płacę tylko 20 funtów road taxu, czyli naprawdę bardzo mało, 20 funtów za cały rok. Ubezpieczenie, płacę za ubezpieczenie trochę ponad 200 funtów rocznie, płacąc za cały rok z góry, no bo jeżeli bym płacił w ratach co miesiąc, no to byłoby to troszeczkę więcej. Zawsze ratalnie jest troszeczkę więcej niż za cały rok z góry. Dlatego to nie jest jak nie wiadomo ile 200 funtów, dlatego ja wolałem zapłacić od razu za cały rok, żeby było taniej. Ja nie pamiętam, mam 5 albo 6 lat zniżek za ubezpieczenie, więc 200 funtów tutaj w Anglii to jest naprawdę niedużo. No i samochód przede wszystkim mało pali. Jest tylko litrowy silnik i części do tego auta są tanie. O ile na przykład części do BMW, które miałem, BMW, Mercedes czy Audi, części zawsze będą drogie i z tego co się orientowałem, do mojej BMW-ki części były
co najmniej 30% droższe niż w Polsce. Z zamiennikami w ogóle często tutaj jest kłopot, żeby dostać. Musielibyście ściągać to z Polski, co po Brexicie nie jest wcale takie proste, bo trzeba płacić, jeżeli jest wartość jakiejś części będzie duża, to będziecie musieli za to zapłacić jeszcze cło i VAT, co jest czasami nieopłacalne. Także na tanim aucie i na, przede wszystkim na tanim utrzymaniu auta naprawdę bardzo dużo można zaoszczędzić. I to jest punkt, na naprawdę bardzo dużo możecie zaoszczędzić, jeżeli macie tanie auto w utrzymaniu. Jeszcze chciałem powiedzieć, że nie warto jest, niektórzy kupują auto tylko po to, żeby, nie wiem, żeby się pokazać i lansować. Ale czy to ma jakiś sens? No moim zdaniem z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to żadnego sensu. Dlatego ja zdecydowałem się na auto tanio w utrzymaniu po to, żeby móc oszczędzić dzięki temu więcej pieniędzy. Jeżeli ktoś przyjechał tutaj oszczędzać, to także radzę Wam zrobić to samo. A oczywiście zrobicie z tym, co będziecie chcieli, jak zawsze ze wszystkim. Punkt numer 6. Róbcie overtime, jeżeli to możliwe. Oczywiście nie róbcie ich zbyt dużo, żeby nie naliczyli Wam zbyt dużo podatków, bo im więcej zarobicie, możecie przekroczyć próg podatkowy i mogą Wam naliczyć większy podatek, tak jak to zrobili w moim przypadku. Także nie zawsze opłaca się tych overtime'ów robić zbyt dużo, ale do pewnego momentu pewną daną ilość nadgodzin opłaca się zrobić. Wiadomo, overtime'y są też często lepiej płatne. U mnie w firmie jest to 150%, a czasami było tak parę razy, że można było przyjść w niedzielę, jeżeli mieliśmy naprawdę dużo pracy i wtedy to było płatne 200%. Także jest to już jakiś pieniądz. Ja w tą niedzielę byłem może ze dwa czy tam trzy razy w przeciągu prawie 7 lat. To już jest Wasz wybór. Na pewno trochę overtime'ów nikomu jeszcze nie zaszkodziło, a zawsze to jest więcej pieniędzy. No i słuchajcie, punkt 7 i ostatni. Nie wydawajcie pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. A tak przy okazji pokażę Wam, gdzie kiedyś mieszkałem. Dokładnie tamte drzwi, które widzieliście. Tutaj mieszkałem większość pobytu w Anglii, bo 5,5 roku. A wracając do ostatniego punktu, nie wydawajcie na niepotrzebne rzeczy. Czasami na przykład zbyt dużo żywności się kupuje i wyrzuca. To się wydaje, że to mało pieniędzy się traci, ale jak tak wszystko zbierzecie do kupy, to potem wyjdzie parę ładnych funtów. Nie wydawajcie też na niepotrzebne rzeczy, nie wiem, które potem leżą i są Wam niepotrzebne. A jeżeli już nawet Wam się to zdarzy, to starajcie się to potem sprzedać na eBayu, Marketplace czy innych platformach przeznaczonych do tego typu rzeczy. Słuchajcie, ja w ten sposób właśnie, stosując się do tych wszystkich punktów, oszczędziłem na swój wymarzony dom i swoją działkę w Polsce. Także to by było już wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę, skomentujcie, co o tym myślicie i zasubskrybujcie, jeżeli chcecie. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnam Was. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!